pięcioosobowego składu tej komisji. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Odczytam teraz projekt uchwały. Tak jak na wspólnej komisji wcześniej Państwa prosiłam, abyście Państwo odnotowali rzymskie 31 i będę tak czytać teraz, ponieważ ta sesja jest 31 sesją. Uchwała numer 31 łamane na 231 łamane na 2017 Rady Gminy Jarów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania oraz ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty, a także przedmiotu jej działania. Rada Gminy Jarów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustalić pięcioosobowy skład liczbowy komisji do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty. Paragraf drugi. Powołuje się komisję do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty w składzie. Tara Danuta, Jadwiga Drawska, Zaklika Magdalena, Pękala Barbara, Onisz Wisław. Paragraf trzeci. Do zakresu działania komisji jest sprawdzenie, czy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie reformy oświaty odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, którą przed chwilą odczytałam? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie z 14 głosami za przy obecności 14 radnych. Przystępujemy do rozpatrzenia następnego projektu uchwały dotyczącego powołania przewodniczącego tej komisji. Komisja zgłoszona spośród siebie na dzisiejszej sesji uchwałą ma powołać przewodniczącego. W takim razie proszę, zwracam się z pytaniem, kto z tych pięciu osób ma zostać przewodniczącym? Proszę o kandydaturę. Przyjmuję tą kandydaturę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do podjęcia tej uchwały. Uchwała numer 31 łamane na 232 łamane na 2017 Rady Gminy Jarów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie powołania przewodniczącego komisji do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy oświaty. Rada Gminy Jarów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Powołać na przewodniczącego komisji do sprawdzenia wniosku dotyczącego przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie reformy.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za, przy obecności 14 radnych. Przystępujemy do następnego rozpatrzenia następnego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10 łamane na 58 łamane na 2015 Rady Gminy Jadłów dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadłów. Bardzo proszę o przedstawienie nam tej uchwały. Szanowni Państwo, Wysoka Rada. Co roku wypłacamy stypendia szkolne. Do tej pory wpisane było, że możemy wypłacać tylko za pomocą kasy w Urzędzie Gminy. Chcemy to rozszerzyć o konto bankowe i umożliwić mieszkańcom, żeby podali konto bankowe, na które ma to wpłynąć. I cała ta zmiana uchwały polega na dopisaniu słów lub na wskazane konto bankowe. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 31 łamane na 233 łamane na 2017 Rady Gminy Jadłów z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10 łamane na 58 łamane na 2015 Rady Gminy Jadłów dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadłów. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały nr 10 łamane na 58 łamane na 2015 Rady Gminy Jadłów dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jadłów w paragrafie 3 ust. 2, paragraf 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie. 2. Świadczenie pieniężne wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy lub na wskazane konto bankowe. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jadłów. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za przy obecności 14 radnych. Przystępujemy do następnego punktu porządku. Obrad sprawy ważne. Może ja już zabiorę głos i poinformuję komisję o referendum, że 15 minut po zakończonej sesji komisja odbędzie posiedzenie, na którym zostanie wybrany wiceprzewodniczący komisji, sekretarz oraz zostaną omówione sprawy organizacyjne dotyczące sprawdzenia wniosku. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś? Zapraszam Pana Rafała jako pełnomocnika, zresztą
razie stwierdzam,